związku z tym, że niestety nie idzie już kupić nowych wkładów, ponieważ zakład, który je do tej pory, polski zakład, który produkował te zawory, nie wykonuje tych wkładów, stąd musimy sobie jakoś radzić. I tu dzięki naprawdę podejściu takiemu, że my coś z tym zrobimy, powstały te różnego rodzaju klucze do wymiany poszczególnych elementów w tym wkładzie. Problemy były tego typu, że one po prostu przeciekały. Tu przy wymianie tam powiedzmy tych o-ringów w środku, tych uszczelniaczy, no jakoś tam odzyskujemy w jakiś sposób je, nie? O. Tu mamy taki tu przyrząd, który w jakiś sposób nam tu pomaga w rozkręceniu tego, powiedzmy. No i później odwrotnie, z powrotem to tu składamy tak, jak było poprzednio. Układa się sprężyny. No problem był w samym powiedzmy rozkręcaniu tego. No tu okazuje się, że przyrząd, który tu powiedzmy mamy do wymiany tych gum, no bardzo nam pomógł w tym, nie? No te wkłady zrobiliśmy, no może około 200 nawet. Powiedzmy w tamtym... Zostało zregenerowane. Zostało zregenerowane w tym okresie tu teraz... Ostatniej zimy, w sezonie grzewczym, nie? No 200 zaworów to są już jakieś koszty, żeby raz wymienić te zawory, dwa, każde spuszczenie wody i tak dalej. Tu za chwilę może kolega Witek pokaże, jak w samym mieszkaniu wygląda wymiana takiej wkładki, gdzie nie potrzeba spuszczać wody. Teraz kręcam nową, regenerowaną. I odwrotna kolejność. Po sekundkę, proszę się nie wyłączać. Ale ja będę tajemnicy nie zdradzał. Jak to się robi, bo to mi już pakuje. O. Jeszcze regulacja zaworu. Przykręcamy. Głowicę. O. I do kasy. Wszystko. I do kasy. Poprzez regenerację tych wkładek tu koledzy dają sobie radę, wymieniają i na jakiś czas załatwi to sprawę i nie będzie konieczności, powiedzmy, w tym, czy może w przyszłym roku wymiany zaworów.